Piękna i szlachetna inicjatywa warta uwagi podczas Active Festival Olecko 2020. Już dziś, 13 sierpnia, oficjalnie rozpoczynamy warsztaty dziennikarstwa kulturalnego. Możliwość doskonalenia swoich dziennikarskich umiejętności lub po prostu dobrej zabawy słowem i tekstem gwarantowana. Serdecznie zapraszamy do Galerii Prawdziwej Sztuki imienia Andrzeja Legusa lub Amfiteatru pod Zamcze w Olecku w celu przeżycia jedynej w swoim rodzaju i niezapomnianej przygody ze słowem i odnajdywaniem swojego dziennikarskiego miejsca. Na wydarzenie zaprasza Urszula Koronkiewicz, dziennikarka i liderka warsztatów. Są to warsztaty dziennikarskie, warsztaty głównie dotyczące dziennikarstwa związanego z kulturą. No i czego można się na nich nauczyć? Pisania recenzji z wydarzeń, relacji, ale także wywiadów. Czy to z uczestnikami innych warsztatów prowadzących, czy takich prostych, zwykłych, ludzkich. Warsztaty będą trwały przez cały festiwal. Docelowo spotykamy się codziennie o 10:00, ale godziny warsztatów są elastyczne, dlatego że chciałabym, żeby uczestnicy warsztatów mogli uczestniczyć w innych wydarzeniach, relacjonować je, żebyśmy mogli na bieżąco stworzyć taką fajną, interaktywną relację z całego festiwalu. Chciałabym, żeby powstało takie ogólne podsumowanie całej imprezy, żeby zawierało nie tylko to, co się działo i kiedy, ale też wrażenia uczestników, wrażenia biorących udział w warsztatach i wrażenia publiczności. Myślę, że są to warsztaty dla wszystkich zainteresowanych tą działalnością. Myślę, że od lat 13 do 113 każdy może przyjść i dowiedzieć się, jak wygląda właśnie taka redaktorska praca od kulis, no i spróbować swoich sił w pisaniu o kulturze. Czy praca dziennikarza, redaktora jest wymagająca i wyczerpująca, a może to tak zwana bułka z masłem, zdradza Urszula Koronkiewicz. Wymaga dużej elastyczności, dużej, powiedziałabym, przebojowości, dlatego że musimy być na wydarzeniu obecni, musimy się nim zwyczajnie interesować. Fajnie, kiedy mamy okazję spotkać się na przykład z artystą, który występuje na danym wydarzeniu, tak jak na przykład na koncertach, które będą na Active Festiwalu. No ale wiadomo, to wymaga dużej odwagi, żeby podejść do kogoś i zadawać pytania, wyciągnąć najistotniejsze informacje. Jest to praca, która daje mnóstwo satysfakcji, mnóstwo radości, no ale trzeba bardzo mieć na uwadze, że wymaga dużej determinacji i bycia na bieżąco, no i takiej chęci działania przede wszystkim. Przypomnijmy raz jeszcze, co, gdzie i kiedy w kontekście Active Festival Olecko 2020 z Urszulą Koronkiewicz w roli głównej. Zapraszam serdecznie jeszcze dziś, czyli w czwartek 13 sierpnia o 16:00 do Amfiteatru pod Zamrze. Tam będziemy mogli się spotkać i ustalić, jaki będzie nasz konkretny plan działania podczas festiwalu. Rozdzielimy sobie zadania i codziennie będziemy się spotykać, czyli 14, 15, 16. Myślę, że możemy zaczynać od 10:00, ale wszystko będzie zależało od tego, jak się będzie układała praca przy poszczególnych wydarzeniach na imprezie. Polecamy uwadze ten niezwykły punkt programu Active Festival Olecko 2020 i mamy wielką nadzieję, że razem wybierzemy się w piękną dziennikarską podróż tropem kultury i nie tylko. Partnerem medialnym wydarzenia jest Oleckie Radio Internetowe Para FM. Paweł Kopiczko, Oleckie Radio Internetowe Para FM. Do zobaczenia i do usłyszenia. Życzymy wszystkim udanej zabawy.